Dzień dobry. Otwieram 26. sesję Rady Gminy Łyse. Na stan 15 radnych obecnych na sesji według listy obecności jest 13, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Serdecznie witam pana wójta. Witam pana sekretarza. Witam pana skarbnika. Witam radnych gminy Łyse. Witam kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panu Halidnie. Witam kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, panią Joannę. Witam kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych, pana Andrzeja. Witam kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, panią Mariannę. Witam dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, pana Pawła. Witam dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łysych, panią Bożenę. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysych, ale tu pani Marzeny nie widzę. Jest pani S. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalasiu, panią Danutę. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnikach, pana Janusza. Witam serdecznie sołtysów. Informuję, że sesje Rady Gminy Łyse są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Jednocześnie informuję, że administratorem państwa danych jest Rada Gminy Łyse, a pełną treść obowiązku informacyjnego wynikającego z artykułu 13 RODO można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łysych oraz w Biurze Rady Gminy. Zawiadomienie o sesji radni otrzymali, mają zresztą przed sobą. Czy są jakieś wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad? Nie słyszę, zatem przechodzimy do drugiego punktu dzisiejszej sesji. Pozwolę sobie już usiąść. A mianowicie przyjęcie protokołu z obrad 15. sesji Rady Gminy Łyse. Czy są jakieś wnioski dotyczące tegoż protokołu? Jeśli nie ma, proponuję go przegłosować bez czytania. Proszę o przygotowanie pilotów. Proszę o rejestrację. Będziemy przystępować do głosowania. Czy wszyscy się już zalogowali? Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 15. sesji Rady Gminy Łyse bez czytania? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Twierdzam, że nie ma jeszcze wszystkich. Panie Romanie. Wszystkich? Panie Romanie.
czasami występuje taka złośliwość przedmiotów martwych, ale już mamy wyniki. Dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęciem protokołu z obrad 15 sesji Rady Gminy Łyse głosowali wszyscy radni, 13 radnych. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszego porządku. No to jest punkt 3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady. Prosimy pana sekretarza o przedstawienie tej informacji. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam informację z realizacji uchwał Rady Gminy. Z 25 sesji Rady Gminy przekazano wójtowi 3 uchwały do realizacji. Wykonanie ich przedstawia się następująco. 1. Uchwała Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łyse na lata 2021-2026. Po dokonaniu zmian w wyżej wskazanej uchwale gospodarka finansowa w roku 2022 prowadzona jest zgodnie z jej zapisami. 2. Uchwała Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021. Po wprowadzeniu zmian do powyższej uchwały gospodarka finansowa w roku 2021 prowadzona była zgodnie z nimi. 3. Uchwała Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Wniesioną przez Sobectwo Klęku Orwyżega petycję Rada Gminy Łyse uznała za zasadną w zakresie dotyczącym przebudowy drogi Klęku Orwyżega, jednakże niezasadną jest przebudowa w roku 2022 z uwagi na brak zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy Łyse. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś wnioski do przedstawionej informacji? Nie słyszę. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszej sesji. Informacja wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady. Prosimy, panie sekretarzu. Przedstawiam informację z realizacji wniosków przyjętych na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy Łyse w dniu 30 listopada 2021 roku. Uprzejmie informuję, że wnioski z posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Gminy Łyse były przedmiotem mojej analizy pod względem możliwości, terminów i sposobu ich realizacji. Poniżej przekazuję podjęte w tym kierunku działania. 1. Ustawienie znaku E17A w miejscowości Zalas na drodze gminnej łączącej miejscowości Zalas-Tyczek. Znak dotyczący wjazdu do miejscowości został ustawiony. 2. Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu w Piątkowiźnie z powodu słabej widoczności, która zagraża uczestnikom ruchu drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu zostało ustawione lustro. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi czy wnioski do przedstawionej informacji? Nie słyszę. Następnym punktem dzisiejszej sesji jest punkt 5. Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady. I teraz zapytam radnych, czy ja mam te wnioski czytać, czy przewodniczący komisji je przedstawią? Dobrze, czytam. Wniosek Komisji do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Komisji do Spraw Rozwoju Społecznego z dnia 27 grudnia 2021. Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego wnioskuje o przyznanie pomocy finansowej dla Miejskiej Policji w Ostrołęce w kwocie 8 tysięcy złotych na planowane przedsięwzięcia w Komendzie Miejskiej Policji w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Czy są jakieś wnioski odnośnie złożonego wniosku Komisji Gospodarczej i Społecznej? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z szanownych radnych? Momencik, bo mnie wyrzuciło, nie wiem dlaczego.
Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami za. Następnym wnioskiem jest wniosek Komisji do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Komisji do Spraw Rozwoju Społecznego z dnia 27 grudnia 2021. Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego wnioskuje o postawienie dwóch znaków drogowych ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę. Jeden przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Lipniki-Baba, a drugi w kierunku Baba-Lipniki. Długo ten wniosek żeśmy wertowali i analizowali. Także jeszcze raz zapytam, czy są jakieś wnioski dotyczące tego złożonego wniosku odnośnie tego ograniczenia prędkości? Jeśli nie ma, wniosek przedkładam do przegłosowania. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o to samo. Stwierdzam, że Rada wniosek przyjęła jednogłośnie, 13 głosami. Następnym wnioskiem jest wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 17 stycznia 2022 roku. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy Łyse na rok 2022 środków finansowych w wysokości 49 tysięcy złotych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec Wolkowe Krysiaki Dudy Puszczańskie Zalas. Ja tylko Państwu przypomnę, że tę dokumentację to powiat opracowuje już nam czwarty rok. Nie wiem, czy to jest wina projektanta, czy wina zarządu powiatu, ale my, wychodząc naprzeciw, staramy się jednak współfinansować przynajmniej dokumentację projektową. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy są jakieś głosy przeciwne, czy wnioski dotyczące tego wniosku? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że Rada wniosek przyjęła jednogłośnie, 13 głosami. Następnym punktem dzisiejszej sesji jest punkt 6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse oraz uchwały budżetowej na rok 2022. I tu na sam początek poprosimy o wystąpienie pana wójta. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Dzisiejsza uchwała dotycząca uchwały budżetowej na rok 2022 jest bardzo ważną rzeczą dla nas, dla rozwoju naszej gminy. Budżet gminy przedstawia się w granicach 54 milionów w trakcie roku. Jeszcze w okolicach 10 milionów dojdzie. Jest to budżet przygotowany bardzo dobrze, ale przystępujemy do niego z wielkimi obawami. Sami Państwo wiecie, jest inflacja, ceny idą w górę. Także kilka osób
dzwoniło z radia wczoraj, pytało mnie: Panie Wójcie, jesteście nieliczną gminą wśród wszystkich gmin w Polsce, którzy jeszcze nie mają uchwalonego budżetu. W tym roku obowiązek uchwalenia budżetu spoczywa na radach gminy do końca stycznia. Czy pan nie ma obaw, że ten budżet będzie uchwalony? Ja odpowiadałem na pytania i twierdziłem, że nie mam takich obaw, że ten budżet nie zostanie uchwalony, bo jest bardzo dobrym budżetem, a dlatego tak dość długo został przygotowywany, bo chcieliśmy mieć sporo czasu na przemyślenia, na przygotowania. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie dużej inwestycji, wielkiej inwestycji w postaci PSZOK-u, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przetarg się odbył, ponad 8 milionów inwestycja, która ma być zrealizowana w tym roku. Szanowni Państwo, do pierwszego naboru Polskiego Ładu złożyliśmy wniosek Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej w gminie Łyse. Otrzymaliśmy prawie 11 milionów. Swoich musimy dołożyć 3. 14,5 miliona takie pieniądze mamy zabezpieczone na ogłoszenie przetargu do tego wniosku. Mamy przygotowane PFU, program funkcjonalno-użytkowy, co chcemy w tym zrobić. Jest to potężna inwestycja i po dzisiejszej sesji będziemy ogłaszali przetarg. Szanowni Państwo, ja rok temu mówiłem, że nasza gmina w budżecie na 2021 rok przeznacza 30% na inwestycje. Czyli w 2021 roku gmina, która przeznacza więcej niż 20% na inwestycje, uważana jest gminą bardzo rozwojową. Szanowni Państwo, na ten rok 2022 planujemy przeznaczyć na inwestycje 33,5%. 33,5%. Inwestycja wodno-kanalizacyjna 14,5 miliona, to jeszcze w gminie żadnej takiej inwestycji nie było przy takich pieniądzach przeprowadzanej. Do 15 lutego mamy złożyć wnioski do drugiej edycji Polskiego Ładu. Przygotowujemy wnioski i do drugiej edycji Polskiego Ładu będziemy składali drogi. Także następna potężna inwestycja, podejrzewam, że powinniśmy zrobić w granicach 10-12 kilometrów dróg na powiecie, na obszarze naszej gminy. Co jeszcze planujemy, Szanowni Państwo, w tym roku? Stadion jest rozpoczęty, prace były rozpoczęte, trzeba było czekać, ale w poniedziałek najprawdopodobniej ogłosimy przetarg na stadion. Inwestycja, która będzie opiewać w granicach 4,5 do 5 milionów. Otrzymaliśmy dofinansowanie 1 100 000 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta inwestycja będzie najprawdopodobniej rozłożona na 2 lata, chyba że uda nam się ją skończyć w tym roku. Szanowni Państwo, złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, drogę Pupkowizna, Łyse-Pupkowizna. Dostaliśmy pismo, że droga została pozytywnie zweryfikowana, czyli nie posiada żadnych wad formalno-prawnych, będzie rozpatrywana o dofinansowanie. Również złożyliśmy wniosek do FOGR-u, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, drogę w Tartaku, do kilometra. Przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty. W tym roku droga na Dąbrówkę, tutaj dzielnica Łysych Dąbrówka, będzie wykonana. 5 centymetrów asfaltu dołożymy na asfalt, który istnieje potrójnego utwardzania, który już jest bardzo mocno zniszczony, i tam od zakrętu pół kilometra zrobimy nowej nawierzchni, bo tam jest żwirówka. Także
Szanowni Państwo, otwieramy się na zewnątrz, współpracujemy ze starostwem powiatowym, dokładamy starostwu powiatowemu, tak jak tutaj Pan Przewodniczący, Państwo przyjęliście wniosek, to już chyba trzeci czy czwarty raz, dokładamy te pieniądze na plany drogi Zalaz Dudy Puszczańskie, dokładamy 123 tysiące do planów drogi Czarnia, Baba, Plewki, Złota Góra, Dawia do drogi wojewódzkiej. Dokładamy 27 tysięcy do drogi Myszyniec, Lipniki. Tam jest raptem 2 kilometry tej drogi po naszej stronie. Procentowo dokładamy. Także, Szanowni Państwo, chciałbym Państwa prosić, żebyście tą uchwałę budżetową na rok 2021 przyjęli, bo ten budżet jest bardzo dobrze przygotowany, rozmyślnie przygotowany i chciałbym prosić, żebyście aktywnie uczestniczyli w realizacji tego budżetu. Szanowni Państwo, jeśli śledzicie informacje, które napływają z Urzędu Marszałkowskiego, Urząd Marszałkowski podjął decyzję o remoncie drogi z Dębów do końca województwa naszego, do Pupkowizny. W tym roku ta inwestycja ma być rozpoczęta i zakończona. Na ten cel przeznaczono 18 milionów. Także w infrastrukturze drogowej będzie się u nas w gminie dość dużo działo. Szanowni Państwo, dlaczego proszę Was, żebyście ten budżet uchwalili i przyjęli? Jesteśmy gminą, która, tutaj Pan Skarbnik wspominał na komisjach, mieliśmy zobowiązanie finansowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaciągnięte na budowę ujęcia wody w Lipnikach na Popielnej, na Grabskiej Górze. Teraz złożyliśmy wniosek, ten wniosek został warunkowo umorzony, ten 1 000 000 złotych został warunkowo umorzony. Zostanie całkowicie umorzony, jak oddamy do użytku ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ten nasz PSZOK. I w tym roku ta inwestycja będzie skończona i będzie oddany do użytku. Jednocześnie, kiedy oddamy PSZOK do użytku w 2022 roku, gmina Łyse nie będzie miała żadnych zobowiązań finansowych, ani długu, ani kredytu. Także cieszę się, że myślę, że jesteśmy wyjątkami na terenie Polski, gdzie gminy nie będą miały żadnych zobowiązań finansowych do banków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zapytać pana wójta o jakiś temat związany z budżetem i wieloletnią prognozą finansową? Nie słyszę. Przechodzimy do następnego. Jeszcze, przepraszam, jeszcze chciałbym dodać, że bo tutaj może pani radna się zdenerwować. Nic nie mówiłem o drodze Dęby-Tyczek. Proszę Państwa, są przygotowane dokumenty. W sierpniu składamy je do funduszu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, także inwestycja na 2023 rok jest przygotowana do realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, w zasadzie podpunktu. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. A jako, że to są dwie uchwały wymienionej izby, proszę panią moją zastępczynię o przedstawienie jednej uchwały, a ja przeczytam drugą. Proszę pana. Uchwała numer 3/H/124 na 2021. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Łyse projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse na lata 2022-2026. Skład orzekający w składzie. Przewodniczący Maciej Dąbrowski, członkowie. Skład orzekający w składzie. Przewodniczący Maciej Dąbrowski, członkowie składu Jolanta Białobrzewska i Elżbieta Dorota Głażewska. Uchwalają, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Łyse projekcie uchwały Rady Gminy Łyse w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse na lata 2022-2026.
2026. Paragraf drugi. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 9 listopada 2021 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedstawiony przez wójta gminy Łyse projekt uchwały Rady Gminy Łyse w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse na lata 2022-2026. Badając wskazany projekt, stwierdzono, że zawiera on dane wymagane w artykule 226 ust. 1-3 wyżej wymienionej uchwały ustawy o finansach publicznych. Projekt spełnia wymogi określone w artykule 227 wyżej wymienionej uchwały ustawy o finansach publicznych dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu. W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla wójta niewykraczające poza zakres określony w artykule 228 ustawy o finansach publicznych. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez wójta projekcie budżetu na rok 2022. Zachowano zatem wymogi wynikające z artykułu 229 wyżej wymienionej ustawy. Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2022 rok i lata następne wydatków bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących. Tym samym zachowana została relacja określona w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt jest zgodny z artykułem 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2022 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem. Skład orzekający wskazuje na uchybienia w treści projektu wieloletniej prognozy finansowej. W paragrafie 5 części normatywnej projektu uchwały zapisano, że uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku. Prawidłowym zapisem będzie zapis z dniem 1 stycznia 2022 roku. W pozycji 10.8 projektów wieloletniej prognozy finansowej wykazano dla planu za trzeci kwartał 2021 roku oraz wykonania 2021 roku nieprawidłowe kwoty umorzenia zadłużenia. Wykazano kwotę minus 1 046 397 030 zł zamiast 00. W pozycji 2.2.1 projektu wieloletniej prognozy finansowej wykazano nieprawidłową kwotę inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Kwota ta jest niezgodna z projektem budżetu oraz jest wyższa niż łączna kwota wydatków majątkowych pozycji 2.2 projektu wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.2 wskazano za okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Pomimo niezaplanowania w 2023 roku żadnych wydatków na ten cel. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający przedstawił jak sentencji. Przewodniczący składu orzekającego Maciej Dąbrowski, Izba Obrachunkowa w Warszawie dnia 6 grudnia 2021 roku. Także uchybień praktycznie nie ma. Dziękuję. Jeszcze naszym obowiązkiem jest przedstawienie drugiej uchwały. Oczywiście ona jest w części podobna do tej pierwszej, ale przedstawić Państwu muszę. Uchwała nr 3C przez 125 przez 2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Łyse projekcie uchwały budżetowej
na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawione w tym projekcie. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 oraz artykuł 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający w składzie. Przewodniczący Maciej Dąbrowski. Skład orzekający w składzie. Przewodniczący Maciej Dąbrowski. Członkowie Jolanta Białobrzewska i Elżbieta Dorota Gborzewska. Uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Łyse projekcie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. Paragraf drugi. Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez wójta gminy Łyse projekcie uchwały budżetowej gminy Łyse na 2022 rok. Paragraf trzeci. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 10 listopada 2021 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej gminy Łyse na 2022 rok przedłożony przez wójta gminy Łyse zarządzeniem nr 85/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse oraz projektu budżetu gminy na 2022 rok. Projekt uchwały budżetowej gminy Łyse w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje. Po pierwsze, dochody 43 719 568 zł, w tym bieżące 41 391 568 zł i majątkowe 2 328 000. Po drugie, wydatki 51 275 846 zł, w tym bieżące 35 633 136 zł i majątkowe 15 642 710 zł. W projekcie budżetu gminy Łyse na 2022 rok spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z odpowiednimi wartościami przedłożonym przez wójta projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zachowano zatem wymogi wynikające z artykułu 229 wyżej wymienionej ustawy. Przedłożony projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone ustawą o finansach publicznych, to jest m.in. źródła pokrycia deficytu budżetu, przychody budżetu gminy, rozchody, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu. Rezerwę ogólną i rezerwę na zarządzanie kryzysowe, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek z sektora i spoza finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa. Upoważnienia dla organu wykonawczego niewykraczające poza artykuł 256 i artykuł 264 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych.
Skład orzekający wskazuje, że w paragrafie 3 ustęp 2 części normatywnej projektu budżetu oraz na ostatniej stronie uzasadnienia do projektu ustalono przychody z tytułu wyodrębnionych środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 825 278 zł zamiast w kwocie 3 825 232 zł. To jest zgodnie z załącznikiem nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2022 roku. W świetle powyższego należy uznać, że pomimo wskazanych uchybień przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia podstawowe wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Przedstawiony w projekcie budżetu gminy Łyse deficyt na 2022 rok wynosi 7 556 278 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyodrębnionych środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, co jest zgodne z artykułem 217 ustęp 2 punkt 5 i 8 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Przewodniczący składu Maciej Dąbrowski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 6 grudnia 2021. Tyle uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oczywiście te uchwały są pozytywne. Akceptują projekt uchwały naszej gminy bez większych zastrzeżeń. Czy są jakieś wnioski dotyczące złożonych uchwał przez RIO? Przechodzimy do następnego punktu. Opinie Komisji Stałych i wnioski radnych. Jest opinia wspólnych komisji z dnia 28 stycznia 2022 do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse na lata 2022-2026 oraz do projektu budżetu gminy na 2022 rok. Komisje nie wnoszą uwag do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse na lata 2022-2026 oraz projektu budżetu gminy na 2022 rok. Komisja proponuje przyjąć powyższe projekty w wersji przedstawionej przez wójta, oczywiście w podpisie przewodniczący czterech komisji naszej rady. Następnym punktem jest stanowisko wójta wobec złożonych wniosków. Złożonych wniosków nie ma, więc ten punkt staje się bezprzedmiotowy. Następnym punktem jest dyskusja nad projektem uchwały. I tu czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski do przedstawionych projektów uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse i projektu budżetu gminy na 2022 rok? Ja tylko przypomnę Państwa, bo sołtysi nie wiedzą, ale przed sesją spotkaliśmy się w grupie wszystkich komisji i dyskutowaliśmy, słuchaliśmy wyjaśnień pana skarbnika i wójta dotyczących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej gminy. Jeśli nie ma chętnych do zabierania głosu, przechodzimy do następnego punktu. Zamykam dyskusję. Głosowanie nad poprawkami do uchwał. Poprawek nie ma, także staje się ten punkt bezpodmiotowy. Przystępujemy do głosowania nad projektami uchwał. Tylko teraz przed głosowaniem poprosimy pana skarbnika o przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łyse na lata 2022-2026. Prosimy, panie skarbniku. Dać mikrofon.
Wysoka Rado, przedłożone projekty, które są przed Państwem Wysokiej Rady, są zatytułowane pod wersją 22, projekt 22. I wszyscy, którzy macie inny projekt, poproszę o uzupełnienie go albo w formie tablicy, która jest przy stoliku, albo wysłuchać moich słów, które są wprowadzeniem do zmian do tego projektu. A życie się toczy szybkim tempem i należy to uczynić, zmienić, ponieważ one mogą do czegoś tam przyczynić się w zmianach. Przedłożony projekt Wieloletni Program Finansowy na rok 2022-2026 zakłada, że wszystkie zadania, które były przyjęte przez projekt budżetu na rok 2022 w miesiącu listopada, one są w tym projekcie uwzględnione i bardziej jeszcze tak kosmetycznie pozaokrąglane. Dodatkowo są jeszcze dodatkowe zadania, jak pan wójt wspomniał, Polski Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej i w drogach. Te zadania też są przyjęte i oczywiście w formie tabelarycznej w rubrykach odpowiednich są przypisane kwoty, które pan wójt będzie realizował w roku 2022. Do kwot, które jeszcze trzeba należy wspomnieć, dochodowych i wydatkowych, nie ma zmniejszenia polegające na tym, że z mocy ustawy rząd, państwo, ustawa zmieniła nam, zabrała nam zadania do realizacji 500+ i 300+, bo faktycznie byłyby jeszcze wyższe liczby niż są aktualnie dla państwa przedstawione. Na koniec roku długu nie będzie, ten dług w formie raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie zainwestowany, wydany w zadanie majątkowe, tak jak Wojewódzki Fundusz sobie zażyczył, w nasz PSZOK i on zginie, bo PSZOK jest realizowany, jest w trakcie, jest prawidłowo i po tym długu już nie będzie nawet znaku. W naszym wieloletnim programie finansowym jest takie po raz pierwszy słowo średnia arytmetyczna 7 lat. Co to mówi się? Mówi się o tym, że do wyliczenia wskaźnika spłaty długu bierze się 7 lat poprzedzający dług. I takie zarządzenie wójta gminy Łysy zostało przedłożone dla pana przewodniczącego na obrady, gdzieś tam w którymś momencie może być podany, bo to podaje się do publicznej wiadomości dla Rady. W naszym przypadku to nie ma takiego skutku, ponieważ nie zaciągamy długo. Zmieniły się przedsięwzięcia. Te przedsięwzięcia polegające na tym, że zostały skorektowane między innymi dotacja dla powiatu, gdzie powiat w pierwszej wersji na drogę Grala, Czarnia, Dawia, Serafin, ten ciąg dróg w projekcie wpisał 180 tysięcy, jednak po rozstrzygnięciu przetargowym jest kwota 123 tysiące. Tak samo jest zadanie PSZOK-a, który jest realizowany i w tym roku się zakończy. Jednakże może mi limit 100 tysięcy przewiduje się w roku 2023 do pewnych rzeczy kosmetycznych. Budowa stadionu, pan wójt wspomniał, który jest rok 2022-2023, w tym 1 100 000 pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury. Jest zakończenie świetlicy w szafrankach. Polski Ład w wodzie i w kanalizacji. No i oczywiście w roku 2022 rozpoczyna się inwestycje. Za chwilę będzie ogłoszony przetarg związany z drogą. Tak na skróty można powiedzieć Łysy Popkowizna. W tym dofinansowanie będzie w roku 2023, a nie 2022. Jeszcze jest zadanie, które w naszej realizacji jest, będzie realizowane. Za chwilę będzie składany wniosek. Polski Ład infrastrukturze drogowej, czyli kwota 8 milionów z podziałem na poszczególne odcinki, ale to w trakcie realizacji tego zadania można też wspomnieć. Nasza prognoza gminy Łysy na rok 2022 i 2026 jest bardzo mocnym wskaźnikiem. Wskaźnikiem, który nawet do, ja wspomniałem w wyjaśnieniach, nawet 30% można spłacić długu, tylko tego długu nie ma. On jest wskaźnik prawidłowy, wyliczony. Może tam troszeczkę miligram, ten wskaźnik jest taki budujący mocno, ale w naszym przypadku to nie jest potrzebne. Niepotrzebne jest zadłużenie, mamy własne środki, które są z nadwyżki, które były przyjęte do budżetu w roku 2021 w grudniu, gdzie wspomniałem, że zostały pozyskane 2 miliony z tytułu utraconych dochodów
1 900 000 na poprawę wody i 2 300 chyba ścieki. To te wszystkie te kwoty, te trzy wymieniłem, one wpłynęły na wynik finansowy roku 2021. I w tej chwili można z nich korzystać, konsumować, zwiększając niedobór budżetu, wskazując źródło sfinansowania tymi środkami. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania lub wnioski dotyczące wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026? Nie ma, zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łyse na lata 2022-2026. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po pierwsze, przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łyse na lata 2022-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Po drugie, przyjmuje się wykaz przedsięwzięć planowanych, realizowanych w latach 2022-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Po trzecie, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości dla wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łyse. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy do, po pierwsze, zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały. Z tytułu umów realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Po drugie, przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 9/135/2021 Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łyse na lata 2021-2026 ze zmianami. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z szanownych radnych jest za podjęciem przedstawionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że Rada uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łyse na lata 2022-2026 podjęła jednogłośnie 13 głosami. Następnym podpunktem w punkcie 6 jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022. I tu znowu poprosimy Pana Skarbnika o przedstawienie go uzasadnienia do uchwały. Prosimy, Panie Janie. Wysoka Rado, projekt w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łyse na rok 2022 określa bardzo szczegółowo i dokładną liczbę źródła pozyskania dochodów, a także źródła sfinansowania. Jeśli byśmy to przyjmowali w miesiącu listopadzie, grudnia 2021, on by nie byłby taki dokładny. Byśmy go kilka razy zmieniali. W tej chwili jest bardzo dokładny. Można określić pewne źródła działania w formie dochodów czy wydatków. I tu widzimy Państwo, że pod wersją przedłożonego projektu, który nosi wersję numer 23, jest na tablicy naszej na krzesełku w formie tych plastikach obmieszczonych. U Państwa jest milimetr może różnicy, ponieważ w trakcie zmian, w trakcie pracy można wyłapać niektóre milimetrowe błędy, gdzie Pan mecenas mnie też sam wyłapał, gdzie nie dopisałem zera w którejś pozycji, a dlatego, że klawiatura mam bezprzewodową i się nie wycisnęło zero. Więc aktualne wersje zawsze ma Pan Przewodniczący Rady Gminy i stolik, który można materiał sobie skorzystać. W tym materiałach są pewne źródła nowe, różniące się od projektu. Między innymi po stronie dochodów i wydatków przyjęte są zadania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołec, miejscowości Dawia, Serafin, Plewki i Grodzkie, na zadania, które te środki funduszu współfinansują te zadania, czyli 10 000 daje marszałek, 10 000 daje
sołectwo. I razem można tworzyć zadania, które są wymienione w tej wielkiej broszurze. To jest 43 kartek, więc nie można czytać byłoby wszystkiego, byłoby za brakło czasu, ale poproszę wziąć materiały. Tam pani pisze, omówione są rzeczy, które będziemy realizować w roku 2022. Niedobór, który wykazany jest w formie deficytu 10 milionów 501, jak wspomniałem przy wieloletniej programie finansowej, to są środki z roku ubiegłego, które nam towarzyszą. Na pewno ich nie zrealizujemy. One przejdą jeszcze na rok 2023, bo zadanie w roku, w toku, jako budowlane, one może troszeczkę nam wydłużyć się w formie różnej trudności. Więc cały czas rok 2021 widzieliśmy, było przyjęty niedobór, teraz 2022 jest niedobór, ale one cały czas za nami idą, ponieważ w roku bieżącym, 2021, one też nie zeszły. Nie zeszły w jakiejś tam formie i one powróciły do obecnego roku 2022 i należy je przyjąć. I one są wymienione w poszczególnych źródłach finansowania i wydatkowania. Najważniejszą naszą rzeczą, która jest w projekcie uchwały wpisane różnicą między projektem a państwem materiałem dzisiejszej sesji, to, że wójt gminy Łyse może zaciągnąć kredyt i pożyczkę w roku bieżącym na przejściowy niedobór w wysokości 2 milionów złotych. To jest takie zabezpieczenie wójta, a w razie, jeśli jakieś zadanie będzie szybciej realizowane, a dochód słabiej, może zasilić się tym postępowaniem, tym zapisem uchwały. A jest taka rzecz, dlatego że ten Polski Ład jest bardzo trudny do realizacji. Między innymi jest jeden wykonawca, a dwa płatności. I tu jest uderzenie w dużej kwocie, w dużej obrocie, no i w dużej takiej niepewności. I dlatego się zabezpiecza takim zapisem w uchwale, że Rada Gminy upoważnia gminy. Upoważnia wójta do przejściowego deficytu w kwocie tych 2 milionów, poprzednio był 1 milion złotych. W źródłach dochodów zostały poprawione niektóre materiały źródła. One najczęściej są zwiększone o milimetr, o jakąś tam maleńką kwotę, która można było ją zapisać lub wyprostować. Między innymi ten dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw, 4 sołectwa, czyli po 10 tysięcy, czyli razem daje 40 tysięcy złotych. W wydatkach zostały zmienione też poszczególne źródła. Między innymi zostały wpisane odsetki od kredytu, od pożyczki, poprzednio 15 tysięcy, teraz w tej chwili jest 10 tysięcy. Faktycznie to też jest zawieszone, bo przyszły odsetki w styczniu w kwocie 250 zł, ale to w trakcie roku to można skorektować i to można przenieść. Najważniejsze nasze zmiany, gdzie pan wójt wspomniał o 33%, to wydatki majątkowe. No jeszcze takie liczby to nie było w naszym budżecie, które tak wysoko są podniesione, a wydatki są od strony 27 i to są wymienione wszystkie rzeczy, które chcemy realizować w roku 2022. Tylko u państwa jest błąd przez wklejenie niewłaściwej inwestycji. Na stronie 7 powinna być droga, która jest lecąca Grale, Czarnia, aż Serafin. 123 tysiące. To niechcąco mi się wkleiło, nie to. Dopiero po czasie zauważyłem, że nie ta liczba jest przyklejona. No i nasza droga Pupkowizna jest oczywiście realizacja, początek, która będzie ciągnęła się w roku 2022 i 2023. No i mamy już przetarg, z przetargu wykonawcę mamy na Dąbrówki, który będzie realizował w roku 2022 w kwocie 746 tysięcy złotych. Ja mówię oczywiście najważniejsze inwestycje, bo takie drobnice to zbyt długo właśnie by się to mówiło. No i właśnie Fundusz Sołecki, który uczestniczy przy projekcie budżetu zatwierdzania, też towarzyszy w zadaniach majątkowych. I to właśnie widzimy, że wykonanie oświetleń, zakup lamp montażowych albo urządzeń siłowni zewnętrznych. To są między innymi środki pozyskane z źródeł zewnętrznych w formie miast i oczywiście Fundusz Sołecki, które razem uczestniczą w tym zadaniu. Można powiedzieć jeszcze tak, Zakład Gospodarki Komunalnej nie zrealizował w roku ubiegłym kwoty na zakup sprzętu i to kwotę też się przenosi z roku 2021 na 2022 w kwocie 150 tysięcy złotych. Załącznik o niedoborze
mówi i rozchodach, to między innymi, jak wspomniałem, te 10 milionów 501 jest niedoborem. To jest kwota duża, ale ona ma uzasadnienie. To uzasadnienie to między innymi, że w roku 21 w grudniu przyszły aż trzy kwoty, czyli 2 miliony jako źródło uzupełnienia dochodów, 3 miliony woda, 1 900 000 kanalizacji. I te liczby, nie zdążyło się ich wydać. Dopiero one weszły w nadwyżkę i dopiero można je wydać w roku następnym. Oczywiście oni mają pewien schemat wydawania, czyli pilnowanie, czyli pewne są urządzenia, które pilnują, że z tych źródeł, które przyszły w roku 2021, możemy wydać na wodę lub na kanalizację i tak to jest, w ten sposób to się czyni. W zadaniach zleconych, jak wspomniałem na początku, przy wielkości budżetu już nie ma 500+ i 300+, bo faktycznie byłoby kwota nie 8,5 miliona, ale nawet 12, nawet 13 milionów, a na to wpływu nie ma. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi to są kwota między innymi wyszczególniona z budżetu i na to się przeznacza, która te środki oczywiście gromadzi i wydaje. I mamy jeszcze na ostatnich stronach załącznik określający, że z budżetu gminy Łyse są planowane dotacje. Te dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i nie sektora jednostek fizycznych. W tym miejscu też jest ten błądzik związany z tą drogą, która brzmi Grale Czarnia Serafin. 123 tysiące. To niewłaściwie się wkleiła inwestycja, ale w projektach, które jest pan przewodniczący i nasze obrady są już przygotowane prawidłowo. Dodatkowo do tej dotacji jeszcze należy dopisać jeszcze 8 tysięcy złotych dotacji dla policji, które to wnioskowała poprzednia komisja i sesja, która ustaliła tą kwotę dofinansowania. I załącznik określający wielkość środków przedsięwzięć na fundusz sołecki, czyli wszystko, co było przy radach sołeckich ustalane, nazwa zadania, są wymienione zadania i to są strony, które trzeba pamiętać do czterech miejscowości, do miejscowości Dawia, Serafin, Plewki i Grodzkie dochodzi jeszcze 10 tysięcy pozyskane od marszałka z środków, my tak nazywamy skrótem Mazowiecki Instrument Wsparcia SOAS. I to razem towarzyszy do realizacji w roku 2022 dla budżetu gminy Łyse. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie uchwały budżetowej na rok 2022. Jak wspomniałem wcześniej, temat budżetu na rok 2022 został przed sesją analizowany przez wszystkie komisje Rady Gminy Łyse, także w tej chwili radni nie czują się, żeby pytać, żeby kwestionować czy składać wnioski odnośnie złożonego projektu. Zamykam zatem dyskusję, czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 43 331 684 zł. Z tego bieżące w kwocie 41 665 709 zł. I majątkowe w kwocie 1 665 975 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. 3 832 746 zł. Bieżące w kwocie 35 825 836 zł. I majątkowe w kwocie 18 006 910 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. Paragraf 3. Po pierwsze. Ustala się deficyt w wysokości 10 501 062 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyodrębnionych środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. Po drugie, ustala się przychody budżetu w kwocie 10 501 062 zł z tytułu
wyodrębnionych środków na rachunku bankowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 796 450 zł 76 groszy oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 704 611 zł 24 grosze zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na. Finansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 2 miliony złotych. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy. Po pierwsze ogólną w wysokości 120 tysięcy, po drugie celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 tysięcy. Paragraf 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b. Paragraf 7. Po pierwsze ustala się dochody w kwocie 175 tysięcy złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173 tysiące złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b. Po drugie ustala się wydatki w kwocie 2000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 10. Upoważnia się wójta do po pierwsze zaciągania kredytów pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 milionów złotych. Po drugie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Po trzecie udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 tysięcy złotych. Po czwarte udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 tysięcy złotych. Po piąte lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Po szóste dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. Po siódme dokonywania zmian planu wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących. Po ósme, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. B. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Punkt C. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przystępujemy do głosowania. Kto z szanownych radnych jest za podjęciem uchwały uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę budżetową na 2022 rok podjęła jednogłośnie 13 głosami. Następnym punktem, czy chcecie Państwo przerwy, czy
Proszę. Ogłaszam 10 minut.
Szanowni sołtysi, siadamy. Wznawiam obrady. Jak dobrze pamiętam, skończyliśmy na punkcie 6. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Kto nam uzasadnienie do tej uchwały przedstawi? Pan sekretarz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje ustawa z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Otóż zgodnie z artykułem 6 wyznaczenie miejsca, o którym tam wcześniej była mowa, czyli tego miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, więc rada gminy jest zobowiązana, żeby wyznaczyć takie miejsce. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 winno się brać pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Z tego względu w uchwale zostało przewidziane miejsce tutaj koło remizy OSP w Łysych. Jest to centrum miejscowości, są atrakcyjne turystycznie zabytki, Kościół Świętej Anny, jest dogodna lokalizacja, część placu jest utwardzona. Faktycznie, czy ten handel będzie się odbywał, czy się nie będzie odbywał, to po prostu czas pokaże. Do uchwały jest załącznik, regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu, który w sposób dość ogólny określa podstawy funkcjonowania tego miejsca i w jaki sposób handlujący powinni w tym miejscu się zachowywać. Dziękuję. Dziękuję. Zapewne część naszych sołtysów będzie zainteresowana tym faktem odnośnie miejsca prowadzenia handlu przez rolników i domowników. Jak tu pan sekretarz powiedział, jest regulamin, który określa, jak się tam mamy zachowywać. Czy ktoś z sołtysów chciałby w tej materii, zresztą nie tylko sołtysów, i radni, o coś zapytać, o szczegóły? Tak mówię, to jest nowa rzecz, tu jesteśmy zobligowani ustawą, łaski nie robimy, takie miejsce musimy w gminie posiadać. Panie sekretarzu, czym można tam handlować? Produktami rolnymi i rękodziełami wytworzonymi w gospodarstwie. I tylko tym. Bez opłaty targowej. Ja też zapytam, czy powiedzmy jakiś tam twaróg, masło domowe, czy nawet wyroby wędliniarskie mogą być tam sprzedawane? Wyprodukowane w gospodarstwie rolnym. Gospodarstwo rolne? No bo... Tak, wyprodukowane w gospodarstwie rolnym. My to tak rozumiemy, że to, co rolnik wytwarza, może tam sprzedać. Natomiast jeśli Państwu przedstawię, czego nie wolno robić. Prowadzenie wszelkiego rodzaju gier hazardowych, przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych w tym miejscu, używania substancji zmieniających świadomość, zaśmiecania terenu, niszczenia urządzeń i obiektów. No nie wiem, chyba tu w ustawie nie było, czym dosłownie ten rolnik może handlować. Wyrobami swoimi, no ale co to znaczy wyrobami to co? Czy produktami rolnymi? No nie wiem, rolnik za...
Panie Przewodniczący, są definicje bezpośrednio w ustawie. Które produkty rolne lub spożywcze? Produkty wymienione w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runoleśne i dziczyzny, a także wyroby przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runoleśnego lub dziczyzny. Ciekawostka, punkt 4. Co to jest handel? Proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonego w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne. Wymianie środków, produktów rolnych na środki pieniężne. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Proszę bardzo, pani Sołtys Serafina. To teraz jak rolnik nie ma hodowli świni, to nie może robić wędlin. Czy może? Ja pani nie, jak, bo nie chcę błądzić. No właśnie, chcę zapytać. Jak powtarzam jeszcze raz. Produkty wytworzone w gospodarstwie rolnym. To znaczy można kupić mięso, pół tuszy i przetworzyć mięso. Produkty wytworzone w gospodarstwie rolnym. Tylko. W swoim gospodarstwie rolnym. Swoje, to znaczy nie może. Bo na przykład hodowla świni jest zabroniona, jak mają krowy, nie? No to teraz wędliny odpadają. Ja myślę, że nie powinniśmy tutaj tego tutaj roztrząsać w taki sposób, że po prostu decydować, ponieważ jest to nowa ustawa i szczegóły prawdopodobnie wyjaśnią się może po roku, po dwóch latach. No ale to tak wiesz, zapytałam. No. Ale generalnie definicja jest, że są to produkty i rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, ale w swoim gospodarstwie rolnym. Ale przetworzone będzie w gospodarstwie. Pani Sołtys, na to pytanie nie potrafimy pani odpowiedzieć. Na to pytanie nie potrafimy pani odpowiedzieć. Niby to jest ogólny zapis, że można, ale ja tu mam wątpliwości. Przetworzony produkt to będzie również dżem, który rolnik wyprodukuje i sprzeda w słoiku. Czy są jeszcze jakieś pytania? No nie wiem, jest jeszcze jedna rzecz. Czasami gospodarstwa domowe wypiekają fajne pieczywo na zakwasie. Czy tymi produktami także mogą handlować? Panie Przewodniczący, myślę, że tak. Natomiast na pewno trzeba się odnieść do tego załącznika numer do traktatu. Czy pieczywo na zakwasie, bo tutaj mówi się produkty rolne oraz wyroby rękodzieła. Myślę, że tak. Według mnie może. No. No dobra. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zamykam dyskusję, czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Łyse w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się teren przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, działki numer ewidencyjny 511/1 i 511/2 w miejscowości Łyse na miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Paragraf 2. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w paragrafie pierwszym uchwały. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łyse. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Tu jakby kamyczek rzucę na podwórko pana wójta. Rozumiem, że będą tam jakieś napisy, nawet większe, jakby tak, jeśli chodzi o regulamin, bo to musi być, no nie da się inaczej tego zrobić i to musi być jakoś na widocznym miejscu.
Mogę dać? Szanowni Państwo, jak będą chętni, będą zainteresowani, w tej chwili wyznaczamy miejsce. Proszę o kontakt tutaj do gminy, czy do pana sekretarza, czy do mnie. I wtedy będziemy przygotowywać to miejsce w razie potrzeb takich konkretnych, którzy ludzie się zgłoszą, że chcą tam sprzedać swoje te produkty, które wyprodukowali na swoim gospodarstwie rolnym. Dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Kto z szanownych radnych jest za podjęciem przedstawionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że radni uchwałę podjęli jednogłośnie 13 głosami. Następnym punktem dzisiejszych obrad jest punkt 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. Pani Agnieszka nam to przedstawi. Prosimy bardzo. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. W 2021 roku realizowane były następujące formy współpracy gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi. Były to konsultacje dotyczące procedur ubiegania się i rozliczania dotacji z budżetu gminy Łyse. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł poza budżetem i tutaj tak aktywnie wspieraliśmy organizacje Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne WLP na realizację dwóch zadań. Pierwsze to były warsztaty rzeźbiarskie na Kurpiach. Realizatorem było Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne WLS-y. Zadanie realizowane było w okresie od maja do sierpnia. Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów rzeźbiarskich o tematyce kurpiowskiej sztuki ludowej, ale które było panowie przeprowadzone... Panowie sołtysi, proszę o ciszę. Które było przeprowadzone w gospodarstwie agroturystycznym na terenie naszej gminy. W warsztatach udział wzięli oprócz pana, który jest rzeźbiarzem, tutaj takim dosyć rozpoznawanym na terenie naszej gminy, też inni, którzy właśnie pod jego okiem zgłębiali te tajniki rzeźbiarstwa według tradycyjnych wzorów naszych kurpiowskich. Warsztaty były otwarte, także każda zainteresowana osoba mogła wziąć w nich udział i pod okiem właśnie tych twórców ludowych spróbować swoich sił w rzeźbiarstwie. To zadanie otrzymało dofinansowanie w formie grantu od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kurp się Razem. Drugim projektem była Wielkanocna Palma Kurpiowska, proces tworzenia. To zadanie było realizowane również przez Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne od maja do sierpnia zeszłego roku. Zadanie również uzyskało dofinansowanie w formie grantu od Lokalnej Grupy Działania Kurp się Razem. I w ramach realizacji tego zadania powstał film promocyjny zawierający instruktaż wicia tradycyjnych palm wielkanocnych zgodnych z zapisami regulaminu naszego konkursu na palmę kurpiowską. Oprócz tego jeszcze konsultowaliśmy projekty uchwał, te, które dotyczą działalności statutowej naszych organizacji oraz dbaliśmy o dobry wizerunek organizacji pozarządowych, publikując różne informacje na stronie internetowej bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Jeśli chodzi o dotacje przekazane w zeszłym roku, ogłoszony został jeden konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej. Dofinansowanie uzyskały dwie organizacje.
pozarządowe. Pierwsza to Gminny Klub Sportowy Łyse. Zadanie było realizowane od 1 marca do 30 listopada. Projekt nazywał się Gminny Klub Sportowy Łyse – Rozwój Sportu. Gmina Łyse udzieliła dotacji w wysokości 15 400. 2700 to był wkład własny organizacji, czyli w sumie 18 100 to była wartość całego projektu. Były to prowadzone zajęcia szkoleniowe przygotowujące zawodników klubu sportowego do rywalizacji. I na zakończenie projektu klub po pierwszej części sezonu wywalczył pierwsze miejsce w tabeli ligowej B klasy Grupa Ostrołęka. Drugie zadanie dofinansowane nazywało się Przygoda z piłką. Realizatorem był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Huragan w Lipnikach. Zadanie było realizowane od 1 marca do końca listopada. Tutaj gmina Łyse przekazała dotację w kwocie 4600, prawie 2400 to był wkład tej organizacji, czyli w sumie blisko 7000 to był całkowity koszt realizacji zadania. Realizacja projektu polegała na prowadzeniu zajęć sportowych dla grupy dzieci. Dzieci też wzięły udział w turnieju piłki nożnej. Były organizowane też w ramach tego projektu trzy turnieje dla osób dorosłych oraz jeden piłki halowej, trzy turnieje piłki nożnej. Jeśli chodzi o tryb małych zleceń, to w 2021 roku gmina nie przekazywała dotacji. Także tutaj, jeśli chodzi o sprawozdanie, to są wszystkie dziękuję. Informacje. Czy są jakieś pytania odnośnie przedstawionego sprawozdania? Nie słyszę. Dziękuję, dziękuję Pani Agnieszko. Teraz tak. Musimy to przyjąć w formie głosowania, to sprawozdanie. Ktoś z szanownych radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2021 rok. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie 13 głosami. Mogę Pani Basiu? Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacja i zapytania radnych. Interpelacji brak. Przechodzimy zatem do punktu następnego. Sprawy bieżące. Sprawy bieżące. Jest pismo skierowane przez radnego naszej gminy. Co prawda to pismo jest skierowane, a nie jest i do wiadomości przewodniczącej Rady Gminy. Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej oznaczonej numer działki 935 Szafranki od drogi powiatowej Szafranki Baba do drogi gminnej oznaczonej numer działek 936, 937, 938 Szafranki Lipniki Popielna w związku ze złym stanem nawierzchnim technicznym drogi. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które mogą się przyczynić do uszkodzenia pojazdów przez użytkowników drogi. Użytkownikami drogi są często duże pojazdy, to jest śmieciarki, mleczarki dojeżdżające do gospodarstw rolnych. Remont nawierzchni bitumicznej drogi przez wykonanie nawierzchni asfaltowej wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort jazdy, jak również tą drogą mógłby jeździć autobus szkolny, który by zabierał dzieci uczące się w szkole podstawowej w Lipnikach. Uprzejmie proszę o ujęcie wyżej wymienionej drogi w budżecie gminy Łyse na lata 2022. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. W załączeniu przekazuję listę mieszkańców popierających mój wniosek w podpisie radny i 20 osób popierających wniosek. Pismo pana radnego przekazuję do Komisji do Spraw Rozwoju Gospodarczego zgodnie z sugestią, także innych pism nie ma.
Co prawda jest jeszcze wyrok, ale nie wiem, jak to ugryźć i co powiedzieć. Spróbuję zajrzeć, bo ta pani to nam przedstawiła, w zasadzie radnemu, który mi to podrzucił. Chodzi o to, że sąd zasądził od wójta gminy Łyse na rzecz skarżącej pani Justyny kwotę 697 zł. Oczywiście ta kwota wynika jeszcze z niedomagań poprzednika pana naszego wójta, bo poprzednik jakby odmówił sfinansowania czy dofinansowania dowozu dziecka niepełnosprawnego. No i sprawa tak się potoczyła. Także nic w przyrodzie nie ginie. Poprzednik zaginił, ten musi tą szkodę naprawić. Łaski nie robi. To tyle cytatu, więcej nie mogę zdradzić, chociaż jest cały wyrok, ale jak mówię. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, ja mam do Państwa prośbę. Na Waszą prośbę wprowadziliśmy system powiadamiania SMS. I tutaj Pani Martyna ma taką kartkę z aplikacją, prośba do sołtysów, do radnych, żebyście może w postaci obiegnika po miejscowości wysłali, bo te powiadomienia wysyłamy włącznie z życzeniami na święta. Teraz jedna pani do mnie zadzwoniła i mówi, proszę pana, czy nie można by było przez tę aplikację wysyłać powiadomień alertowych, czyli wichury, gołoledzi, też to wysyłamy. Ale na ponad 8 tysięcy mieszkańców tych zalogowań, żeby te informacje otrzymywały poszczególne wioski, jest jeszcze niewiele. Szanowni Państwo, i druga rzecz. Wiele osób pyta, jaka cena śmieci, bo jest nowy rok, jest inflacja. Od 19 roku cena za wywóz nieczystości u nas się nie zmienia. Od osoby, kto ma kompostownik, bio 21 zł, kto nie ma 25, i to jest stałe od 19 roku. Także tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Czy ktoś z sołtysów chciałby zabrać głos? Nie słyszę. Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos? Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zamknąć obrady dzisiejszej sesji. Zamykam zatem obrady 26. sesji Rady Gminy Łyse. Dziękuję Państwu za przybycie. Życzę miłego popołudnia.